tu jesteście, bo coś jest czat popsuty i w ogóle jest zero komunikacji. Ze mną jest Nexos, tak? Tak, taką masz, tak takiego masznika w Warcraftcie? Tak, tak, dokładnie tak. Będziemy razem bawili się w World of Warcraft. Mam nadzieję, że go dobrze sprzycie, kurczę, żebym ja mógł to zweryfikować. Ty masz czata? Udało ci się tam odpalić? Wiesz co, znowu coś wysiadł ten czat. Nie wiem, czy ten Twitch coś tutaj robi, czy nie wiem, nie wiem. No tak, tak czy siak, przy Twitchu jest mnóstwo teraz zmian, oni aktualizują dużo rzeczy. Miejmy nadzieję, że to się poprawi, miejmy nadzieję, że wy możecie nas słyszeć, to jest chyba najważniejsze w tej chwili. No to co? Wchodzimy do zabawy? No myślę, że tak, w sumie. Teraz tylko co robimy, w sumie. Na pewno znajdzie się jakieś zajęcie dla nas. Okej. Okay. Wszystko gra, sprawdzam, że obraz jest. To jestem ja. To jestem ja, ten tutaj koleś na tym... koźle? Koziołku. Nie, ja mam konia. Ja mam tego, Mounta Tyraela. A to taki koziołek. A ty jesteś łowcą. Łowca, tak, hunter. Mamy kilka interesujących planów. Chyba w pierwszej kolejności wybierzemy się do Syring. Syring, jak ty to wymawiasz? Syring, To jest Sheringor, tak spolszczona wersja, a tak to jest... To jest Syringor. Syringor, czy coś takiego bardziej. Aha, Syringor. No właśnie. Możemy się wybrać tam. Tylko sprawdzę, czy ja mam lokację docelową. Jezusie drogi, wszystkie mam lokacje. Teraz tylko do Thorium Point, z tego co chyba wiem. Do Thorium Point. To lecimy. Do Thorium Point. I myślę co, żeby może zakolejkujemy się do jakiejś instancji. To powinno szybko wyskoczyć. No w sumie jesteś tankiem, to chyba nie powinno być problemu, no z tego co wiem. Tylko zastanawiam się, czy brać random dungeon, czy specific, bo niekoniecznie na przykład mam ochotę na Dire Maul. No Dire Maul też tak sobie. To Zulfarak w sumie jest fajne. Nie wiem, czy byłeś. Zulfarak, o, no pewnie, że byłem. Przecież ja nie byłem. Dobra, to dam dungeon. Okej. Okay. Dobra. Join us party. O! No proszę, od razu. No, czy ja mam buildy wszystkie? Takie jak powinienem mieć. Kurczę, dawno nie tankowałem paladynem. No wiesz co, ja ci powiem, ja ostatnio na razie w sumie byłem moim paladynem. Aha. Ach, Zulfarak, wiele pozytywnych wspomnień. Ja też tyle tutaj czasu spędziłem. Kiedyś to się odwiedzało te instancje dużo częściej, teraz to... No, kiedyś pamiętam tutaj była taki fajny wątek z epickim swordem do zdobycia. Nie wiem, czy on dalej teraz tutaj jest, ale pamiętam, go zdobyłem kiedyś bardzo dawno. On to był właściwie zestaw dwóch mieczy, nie? Tak, tak, to się właśnie go składało z dwóch mieczy. Dobra, gotowi? Wszyscy chyba gotowi, nie? Nie muszę robić ready checka, bo to... Chyba trapa mogę zarzucić na jednego, bez problemu. No proszę, jest. A wiesz co, ja go zaraz i tak rozwalę, bo... Ałe. Kurczę, powiem ci, że te instancje strasznie łatwe się ostatnio stały. To ja trochę ściszę, bo może być hałas. Ja też właśnie ściszę. Wiesz co, to jest też kwestia... options... Sound. Coś na czacie się poprawiło? No właśnie odświeżam teraz, zobaczymy, może ktoś się odezwie. Nie, chyba dalej nic. Dalej, no trudno, trudno. Wiesz, one się stały łatwe, bo ludzie mają niesamowity sprzęt. Niesamowity sprzęt? Powiem ci, że ja z tym, co teraz mam, ja nawet ani jednego Hirluma mam, to i tak jestem w stanie położyć chyba najlepszych, nawet z Hirlumami. Ale to też zależy od kto jak umie grać, też jest. No, wiesz, ja grałem w Mist Pandaria bez żadnych heirloomów, wiesz. Kurde, nie było łatwo, jak nie masz możliwości zdobycia sprzętu, kupienia gdzieś jakiegoś, nie? No to też w sumie... To nie jest tak łatwo. W Pandarii... Parę razy mi się zdarzyło paść. No mów. Powiem ci, że w Pandarii dużo bardzo fajnych rozwiązań zastosowali. Jedno z nich... Jeden z najprzyjemniejszych, takich najfajniejszych jak dla mnie, to jest połączenie serwerów, że znowu będzie można grać z innymi graczami w jakichś krainach. Wiesz o co chodzi? To znaczy, aha, ale to... Tak, tak, że połączenie wszystkich tak jakby serwerów w jeden, żeby zapełnić krainy, które są puste, też jest bardzo fajne. Ja właśnie nie wiem jak ten system będzie działał do końca, ja już też gdzieś o tym czytałem.
Znaczy, to będzie tak, że będzie przenosił graczy między serwerami, jeżeli kraina nie będzie do końca pełna, nie? Dokładnie tak, z tego co chyba tam czytałem, tak ma być. Jeszcze tam szczegółów takich nie ujawnili, ale wiem na przykład, że wszystkie minerały, które tam się znajdą, jakieś roślinki, nie wiem, te kopery, czy co tam jest, to wszystko będzie też tak jakby dzielone na różne serwery, więc... A, no to nieźle. To jeszcze zobaczymy, jak to będzie, wiadomo, to jest jeszcze beta. Jest jak jest. No właśnie, ja nie wiem, czy to wyjdzie od razu na starcie, Mists of Pandaria, czy będzie... Właśnie też... To ciekawe, bo to jest jedna z ważniejszych zmian, a tak, kurczę, jakoś nie trafiłem na więcej informacji na ten temat. No właśnie ja też, tam dużo nie pisali, to jeden artykuł na MMO Champion, nie wiem, czy znasz. No. Tak, oczywiście. Pisali coś tam, wiesz? Ktoś, kto gra w World of Warcraft, to musi znać ten serwis, bo... Kurczę, to jest... Ja go też dosyć niedawno poznałem. Na koniec chyba Wrath of the Lich Kinga. Znaczy, ja właściwie z dwóch serwisów korzystam. Przede wszystkim z WoWhead. To jest chyba podstawa, wiadomo. Jeszcze jak kiedyś nie było... Wiesz, tam są do budowania postaci, te wszystkie drzewka talentów można sam sobie wybadać. Ale kiedyś jak nie było tych quest trackerów, to naprawdę był pomocny. Niektóre questy były tak trudne do znalezienia. No. Wiem, że jeszcze jeden był taki serwis, dosyć klasyczny. Nie wiem, czy pamiętasz, Todbot się nazywał. To też jest bardzo... Ale to były stare czasy. Teraz to był masakr. On się po prostu zestarzał. Nie nadążył za rozwojem tego wszystkiego. Ale bardzo fajna strona. To było bardzo, bardzo proste graficznie chyba. Właściwie było okienko jedno, do którego się wpisywało pytanie. Może jakie tankowanie paladynem jest łatwe? On, wiesz, rzuca tą tarczę i ucisza 3 cele. To jest bardzo fajne. A jeden z większych problemów przy tankowaniu to jest pulowanie casterów. A, coś mi się tu pali pod nogami. A to mag rzuca, wiesz? To mag. Wydawało mi się, że to był ten. Że to był... Zaraz, że to był jakiś totem tutaj. No nie wiem, mamy maga? To jest mag, tak. Ale to co to za mag jest, to ja nie wiem. Czech Alliance. To z Czech jest ktoś. Mamy. No. A teraz takie pytanko do ciebie. Co sądzisz o zmianie modeli, postaci? Czy to może tak wpłynąć troszeczkę negatywnie na grę, czy może pozytywnie? Bo wiesz co, spotkałem się z takimi opiniami, że to już nie będzie ta sama gra, że te modele mają taki sentyment i w ogóle, więc... Wiesz co, ja mam spore zaufanie do Blizzarda, wiesz, i uważam, że jak oni robią jakieś zmiany, to one z reguły mają dużo sensu. No wiesz, no najwyższa pora, nie, żeby zupdate'ować trochę wygląd tych postaci, szczególnie po wejściu Pant, które są bardzo rozbudowane, mają dużo więcej modeli. Zresztą te postacie, które zostały dodane w The Burning Crusade, czyli Blood Elf i... Jak się nazywa? Draenei. On też wyglądał lepiej, nie? No oni wszyscy już mają takie te na dosyć wysokim poziomie te powiedzmy, jak na WoWa, wysokie poziomy tekstury. No. Ja się, wiesz, dziwię się ludziom, którzy narzekają. Wiesz, niektórzy na wszystko znajdą sobie powód, żeby ponarzekać, więc... No. Zazwyczaj to są ci ludzie, którzy kiedyś bardzo dawno grali i teraz chcą, żeby to wróciło, ale tak. Ja nie lubiłem Warcrafta tego poprzedniego. To znaczy, lubiłem go cały czas, ale nie lubiłem podejścia do rajdów strasznie. 40-osobowe rajdy. Oj, to tak, ja pamiętam. Siedziałem chyba raz z 2 godziny na zbieraniu grupy, która się później rozpadła i tak, więc... No, to było tragedia. Ale teraz na przykład strasznie nie podoba to, co Blizzard robi z 25-osobowymi rajdami. A co robi? Oni zrobili teraz taki system, że na 25-osobowej wersji, na 10-osobowej wersji lecą te same typy itemów. Tam się dużo nie różni, tylko na 25 leci więcej. No i także zrobili to, że ten zawsze się jakoś zapisywało po zrobieniu jakiegoś bossa zapisywało nas do końca tej jakby instancji, w tej się save'owało. A teraz jest tak, że 10 i 25 save'uje się tak samo. Czyli nie można już zrobić tak jak kiedyś 10 i 25, tylko jeden typ rajdów. Dlatego ludzie teraz już nie czują tak jakby potrzeby robienia 25, no bo łatwiej zebrać chyba 10-osobową grupę i tylko się tak wybrać i szybciej zrobić rajd, więc... Wiesz co,
Ja zawsze wolałem dziesiątki, szczerze mówiąc, bo tam ja zawsze cierpiałem strasznie, jak jakby konieczność zbudowania rajdu wieloosobowego niestety często zmuszała nas do tego, żeby brać ze sobą kompletnych idiotów, nie? Żeby uzupełnić miejsce. No to też jest prawda. Zdarzało się tak parę razy. Przy 10-osobowej grupie naprawdę już znaleźć 10 osób w miarę rozgarniętych to nie jest wielki kłopot. Nie jest w sumie, też racja. Ale jakoś tęskni mi się za takimi właśnie rajdami. Wiesz, ja nie grałem dużo. Właśnie jakby tą niechęć spowodowała we mnie zabawa z rajdami w podstawce, nie? Ja po prostu mam dosyć. Jak jest powyżej 10 osób, to mi się zbiera na wymioty. No, to zależy już od kogo. Kto tam co lubi. Kurczę, ten czat coś naprawdę jest jakiś dziwny. Chyba nas nie lubi, naprawdę. I coś reperują. Musimy z tym jakoś żyć. Au. Czy to jest boss, tak? Ja już nie wiem, czy tu boss jest, co to jest za boss. Pozmieniali troszeczkę budowę tych wszystkich instancji. Jakoś bossy inaczej polokowali. No, żeby przyspieszyć to chyba. Znaczy, tutaj jest cały ten pomysł gdzieś mniej więcej bazował na tym, żeby ludzie, którzy chcą przechodzić instancje, znaczy chcą levelować tylko za pomocą instancji, żeby mieli z tego jak najwięcej fanu i żeby tak najszybciej szło. No, fanu to też tak... To zależy kto co lubi, nie? Wiadomo. Jeżeli ktoś pierwszy raz wchodzi do gry, to naprawdę to jest ekscytujące, bo na kanale mam parę ludzi, którzy zaczęli grać właśnie w WoWa i naprawdę dla nich to jest coś wspaniałego, że tak powiem. No i mnie to też poniekąd cieszy. Ale też jakoś tak patrzę pod kątem tego, co jak ja kiedyś zaczynałem, więc... Wiesz, ja powiem ci tak, jak sobie teraz patrzę na to, jak ja zaczynałem, to mi cholernie brakowało mi możliwości zrobienia grupy wtedy, bo ciężko było. Ja nie przeszedłem wielu instancji. Teraz jak w Mists of Pandaria zrobię nową postać, to zamierzam przejść wszystkie instancje, jakie tylko są, wiesz? O cholera. Ojej, co się stało? Dobra, zaraz ich tutaj... Zbieraj. Dobra, jednego tam w trapa widziałem, jakby co. A, widzę, dobra robota. O, zamieni mnie w żabę, kurde. Szamani. Chyba lubisz trolle, z tego co wiem, co? No, lubię. Ja wszystko lubię, co jest w hordzie. A, właśnie taki... Kurde, ja jestem urodzony aluch, że tak powiem. Ale jak będziemy z Pandaria, to gramy hordą. No, w sumie wiesz co ci powiem, że to może być dobry pomysł, to może być szansa dla mnie, żeby też troszeczkę zobaczyć to, co się tam z drugiej strony dzieje. Nie tylko klepać po buzi, że tak powiem. Dobra. No, to inaczej się zupełnie gra, inni są ludzie, to jest zaskakujące czasami. No i też gra stanie się dla mnie ciekawsza, bo wiadomo, to jest jak zaczynać od nowa, bo to inne questy, inne wszystko, ludzie inni też, jakieś nastawienia są inne. Ja zawsze lubię nowe początki, tylko jak wprowadzono achievementy tutaj w grze, to wiesz, no, trzeba było każdą postacią robić te same achievementy, to mnie już nie bawiło za bardzo. Wkurzyła mnie ta zmiana z achievementami. No w sumie teraz to naprawili, ale... Znaczy, bo zrobią teraz wspólne, nie? Że achievementy są w obrębie konta, a nie w obrębie postaci. No bo nie mogłem... Wiesz, nie mogłem zrobić alta, bo myślałem, kurde, okej. Wiesz, za każdym razem jak robiłem alta, to mówię, cholera, jak on mi się spodoba, to będzie to mój main w pewnym momencie, nie? Ale teraz jak sobie myślałem, kurde, no mógłby być to mój main, ale znowu robić te wszystkie achievementy, to zwariować można. No to też prawda. Fajne te zmiany niby, ale no, nie, ja tak jakoś mieszane mam uczucie na temat... Jeszcze zobaczymy, na pewno w trakcie gry to się wszystko tam pozmienia. Nie wiadomo, czy na lepsze, czy na gorsze, ale mam nadzieję, że na lepsze, bo ekspansja zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. I tak w sumie na początku, gdy ogłosili, bo oglądałem livestreama, chyba zapłaciłem tam i oglądałem tego oficjalnego livestreama, to mówię, kurde, jakie pandy, co jest, od razu na WoWę wbiłem i oczywiście wiadomo na czacie, jakie pandy, co za pandy. Dziwię się, znaczy ogólnie rzecz biorąc to mnie wcale to jakoś... Znaczy mnie też dokładnie to samo miałem, jakoś tak później, bo tak sobie przypomniałem o tym Warcraftie trójce. Tak mówię, że to w sumie może mieć sens i tak wbijać. No bo tak. To ma sens, jeżeli chodzi o jakąś fabułę, nie? Historię gry. Natomiast jak zobaczyłem pierwszy raz te pandy, to pomyślałem sobie, o ja pierdzielę, ale ludzie będą wkurzeni.
I w sumie czytałeś mi w myślach. No. Ale powiem ci, że ta ekspansja zapowiada się lepiej niż Kataklizm. Powiem ci tak, o, Tak. to działa tak, o. Kataklizm, na początku, gdy ogłaszali kataklizm, to oczywiście, wow, kataklizm, świat się rozrywa, lawa wszędzie, w ogóle wybuchy. No i to było fajne, ludziom się to spodobało, ludzie to przyjęli, ale z czasem Blizzard zaczął jakoś tak, powiedzmy, no nie wiem, zaniedbywać tą ekspansję. Obiecano nam bardzo dużo rajdów, no i tych rajdów nie było aż tak dużo, tych patchów też nie było jakoś zbyt wiele. No i szybko się to wszystko znudziło. No i teraz No to tako, prawda. no i teraz właśnie ogłosili Pandarię, no i wszyscy są wkurzeni, wow, co za pandy, jakie pandy, a ekspansja może być całkiem dobra, więc to jest taka zależność. No. Ja wiesz co, no, na pewno będzie, kurczę. Wiesz co, to jest fakt. Mi kataklizm bardzo się podobał, wiesz? Cholernie byłem zadowolony z kataklizmu, ale też właśnie szybko, kurde, straciłem ochotę na granie, nie? Może nie tyle szybko. Ale powiedzmy po 3 miesiącach, nie? No to dokładnie w takim samym tempie mniej więcej. Zależy jeszcze kto co robił, bo wiadomo, jeżeli ktoś levelował albo robi jakieś inne rzeczy, to jakoś inaczej to wpływa. Jedyne co mnie teraz chyba trzyma przy tym WoWie, to PvP, zdecydowanie. Aha. Ja już nie mam czasu, jak wiesz, jak się przez jakiś czas nie robiło PvP, to potem konieczność farmowania tych wszystkich setów totalnie mnie osłabia, nie? No to teraz jest troszeczkę trudno. Ale i tak zmiany te wszystkie, no nie wiem, jakoś tak dziwnie, nieswojo się czuję ogólnie. przy tym wszystkim. Nie, no bo kurde, znowu mnie zamienili w żabę. Ja też jestem Ja żabą. mam bardzo Brodate dobry. żaby. Mam bardzo pozytywny stosunek do. Czekaj, jeszcze zmniejszę głośność gry, bo cały czas mam wrażenie, że jest trochę za głośno. Ja bardzo mam pozytywne wrażenia, jeżeli chodzi o talenty nowe, wiesz? Bo powiem ci, że tak samo, dokładnie. Rozmawiałem z wieloma ludźmi i oni tak jakoś mówią tak sobie, że te talenty, co to w ogóle ma być. Ale mi się naprawdę podobają, bo dlaczego mi się podobają? Bo tak o, co 15 leveli wiadomo, można wybrać sobie jakąś fajną umiejętność, ale na dodatek ludzie pytali się, co z tymi umiejętnościami fajnymi, które były zawarte w teraźniejszych tych talentach. No i te talenty, które były, które są teraz, są dalej, tylko że one są zawarte już w speku. Przykładowo wybieram sobie spek, nie wiem, powiedzmy Marksmanship, to jest jeden ze speków dla Huntera, to od razu dostaję chyba większość z tych talentów, które są teraz, już Tak, tak, załączone do tak, tego tak, speka. tak. A na dodatek mogę sobie wybrać jeszcze umiejętność, dlatego to jest fajne. No to były te umiejętności typu must have, nie? Tak, Czyli tak. trzeba je było mieć i one będą po prostu w tych buildach i koniec, nie? To jest dobra rzecz. Ja to widzę w ten sposób, że ktoś kto zna Warcrafta, wiesz, ktoś kto ceni endgame, to będzie zadowolony z tych talentów, bo one są właśnie nastawione na endgame, na możliwość zmiany, wiesz, w biegu, nie? Teraz widziałem już, wiesz, ja się nie przyglądałem tak bardzo miejsca Pandaria, bo z jednej strony lubię takie rzeczy testować, ale z drugiej strony, kurde, nie chcę sobie psuć niespodzianki, nie? I też trochę mi wyrzuca mnie trochę z serwerów tych public beta, nie? Czy to jak to się tam nazywa? Test realmów. Ktoś klucz podniósł od tego gościa? No chyba, no jest jakiś Tak, szaman jest, chyba, jest. tak? Szaman. I zaraz, o czym to ja mówiłem? Pogubiłem trochę. No tak czy siak te talenty będzie można zmieniać na bieżąco, nie? Tam będzie taki. To co jest teraz przy zmianie glifów, że taki proszek się kupuje, nie? No tak. No to samo będzie z talentami, że będzie można się gdzieś tam. Dobra, mówią, żeby wszystkich naraz wziąć. Zobaczymy. Kiedyś Co branie z tym wszystkich poradzi? naraz to był zły pomysł. Nie No. dlatego, że właśnie jakoś tutaj nie dano sobie rady, ale właśnie te NPC, które są u góry, one się strasznie bugowały, gdy się zabiło wszystko tutaj na dole. No, zobaczymy, czy sobie dadzą radę. No chyba, oj, coś tam No, ja ledwo krucho z żyję. tobą. Już No, ich tak tu nie robią. zasypuje gradem strzał. Odpaliłem tutaj tarczę taką mocniejszą na chwilę. Ale udało, dali radę. Chyba zbytniego problemu nie ma. To jest szaman healer. No, Szaman ale dobry miał. healer, muszę powiedzieć. No, poradził sobie, ale to musiała być chwila dla niego ten paniki na pewno. Bo ja spadłem do 300 punktów życia. Dobra, niech oni zejdą ci NPC. A dobra to.
No tak, jeszcze są tutaj moby. Może, że to są kasterzy, także ciężko mi będzie zgarnąć. Ja mogę jednego w sumie tam wziąć w trapa, ale to dużo chyba nie da. Więcej pod kontrolą. Gdzie on jest? Co ja w ogóle robię? Kurde, nie przywykłem do tego kontentu PvM. To w ogóle inna mechanika jest niż w PvP, więc... No, no. A zaraz sobie zagramy PvP po tej instancji. No, to bardzo fajnie. Mój żywioł, powiedzmy. No, widzisz, ja też lubię bardzo PvP, ale ja na przykład wolę healerem grać, a w tej chwili nie mam żadnego buildu na heala. Jeszcze nie mam sprzętu do healowania, nie chciało mi się tego gromadzić. Zresztą samotnika tak... samotnikiem pograłem tak dla... A jeszcze tych trzeba zabić potem. To trzeba najpierw z gnomem rozmawiać. Czemuż? No tak, tak. Gdzie który? Już jest, mam go. A, on idzie tam podłożyć ładunek, no tak. No. Tu jakby grając horną, to zawsze miałem ubaw, że tych kolesi się zabijało. No właśnie to jest tak, że nie wiem dlaczego. Ja jestem takim lore nerdem, że tak powiem. I dużo historii się wczytuję. Ale powiem ci, że tutaj to miejsce mnie interesuje. Gdzieś tam kiedyś będę musiał na pewno poczytać o tym wszystkim. A, dostaję! Oż ty, panienko. A wiesz co, dostałem tego... Stana. Jak dostaję Stana, to oni trochę latają sobie samowolnie. No tak. Oj, tam tego gnoma biją, ale to on sobie by poradził. Z goblin w sumie. A jak ja powiedziałem? Gnom. Gnom, goblin, jeden. Gnomów nie cierpię. Ja nie mogę grać, kurde, aliantami, bo te gnomy wszędzie się, kurde, wiesz co, ja ci powiem? Że o dziwo, gnomami mi się chyba najprzyjemniej gra. Nie wiem dlaczego, jakoś tak... jakoś najfajniej mi się gra i tyle. Gnomy są dobre w PvP, wiesz. To jest coś, mało osób zwraca na to uwagę, ale fakt, że masz małą postać, to sprawia, że... Wiadomo, że jest targetowanie automatyczne z taba, nie? Ale nie wierzę, żeby ktoś w PvP staba targetował przeciwników, nie? Więc czasami jak klikasz w grupę wrogów, to jest bardzo mała szansa, żeby, wiesz, trafić gnoma. Ja osobiście, na przykład grając Taurenem, to bardzo rzadko targetowałem gnoma w bezpośredniej walce. Tak, plączę się pod nogami. A to są drogocenne sekundy. Więc wydaje mi się, że tu jest taka przewaga w PvP, której wiele osób nie dostrzega. A kurde, dostałem stana. To też ma bardzo fajne racjale do PvP. Te umiejętności, które dostaje rasowo. On się z ruta potrafi wyzwolić, tak, nie? Tak, z tych wszystkich przywiązań do ziemi. Jak to się tam nazywa. To mi tak odrzuca tych przeciwników co chwilę. No właśnie nie wiem, ten mag chyba, bo on ma coś tam, nie wiem, naprawdę. Aha, jak tarcza pęknie, to ma, zdaje się, ale już nie pamiętam, jakie talenty są teraz. Bo w Arcane to jest, no tak, już sobie przypominam. No. Tylko mi to psuje, kurde, tak, bo on mnie z AOE wyrzuca wszystkie cele, ale dobra. To nie rajd, to się nie trzeba przejmować. Dokładnie. Ja byłem zaskoczony reakcją na poziom trudności w kataklizmie instancji Heroic, bo one naprawdę potrafiły być wymagające. I to jest właśnie to jest coś, czego ludzie chyba... Zresztą Blizzard na pewno miał takie wrażenie, że ludzie oczekiwali tego, że te instancje będą bardziej przypominały The Burning Crusade. Ale się okazało, że ludzie się znudzili, że jednak ta farma, która była w Wrath of the Lich King, bardziej ludziom pasowała. No właśnie powiem ci, że jakoś tak ludzie oduczyli się tego trudnego poziomu i nauczyli się tego, że wszystko jest dane na tacy, a wiadomo, że jak już raz się sięgnie po coś, no to później już jest trudniej tak jakby nie sięgać, jakby to no, tak określić. To było zaskakujące, bo ja z jednej strony tęskniłem za The Burning Crusade, ja bardzo lubiłem te instancje, ale z drugiej strony też się trochę nauczyłem korzystać z Looking for Group, a wtedy nigdy nie wiesz, kogo dostaniesz w prezencie, wiesz? Kogo dostaniesz do grupy. I te poziomy trudności zupełnie jakby się zmieniały, właśnie ze względu na to, że bardzo trudnych się dostawało, czasami kiepskich się dostawało kolegów w drużynie. No też prawda w sumie, ale powiem ci, że fajne były te trudne. Nie wiem dlaczego, ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ludzie jakoś zaczęli płakać, bo tak to się teraz mówi, cry, płakać, że te instancje są trudne. One były trudne, teraz bo to... Wyjechałem. No właśnie, chyba w złom, tak, dokładnie. Musimy jeszcze jakiegoś węża, czy to hydrę, co tam było, zabić, jeżeli dobrze pamiętam. Tam basen chyba jest, no. No, ale gdzie to było? Tędy, tutaj. No jest nawet ten gnom się bije, goblin. Zaraziłeś mnie.
Właściwie ta instancja jest chyba skończona teraz, nie? Czy ja dostałem woreczek? Nie, nie, bo nie dostajemy nie, woreczka. Bo nie byliśmy rano. Ale chyba questy są jeszcze na jednym, wiesz? Aha, właśnie, właśnie. A propos, no tak. Tak, tak, tak. Kiedyś trzeba. Jezus Maria, ile trzeba się było kiedyś nabiegać, żeby zdobyć tutaj. Iler został na szczęście. Żeby zdobyć ten młotek tutaj dla, na tą gadzilę. O tak, dokładnie. Pamiętam, taka bardzo fajna marchewka leciała. Aha, czy tam, no, 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 coś tam. Przemonta przyspieszała. Tak, bo to był chyba quest nawet. Było świetne. A w ogóle kiedyś były takie pomysły chyba jeszcze przed The Wrath of the Lich King, że będą enchanty na mounty. Oj, coś nie wiem. Ja słyszałem tylko tak. o tabardach na mounty. A, nie. Że miały być takie, że na stałe na przykład przyspiesza mounta, nie? Ale zamiast tego potem wprowadzili jakieś inne rzeczy. No, to w ogóle proszę. Te trinkety, które przyspieszały mounty, były strasznie trudne do użycia, bo to wiesz, musiałeś zakładać za każdym razem, jak chciałeś przejechać się koniem. Znaczy to wszystko można było makrować i tak dalej, nie? To było do opanowania, ale raczej to było niewygodne, nie? O, wbiłem level. A, gratulacje. Kurde, ile ja leveli nie wbijałem ostatnio, to uff. No, no i ci czasu zajęło zrobienie? O Jezu, chyba coś koło 10 godzin. Łącznie. No, ja tego krasnoluda całego pokazywałem na YouTubie. To mi zajęło... Chyba, Jezus, miał chyba z pół roku. No, ale to bo wiadomo wiesz, też... Wszystko, co grałem, pokazywałem, bo te odcinki nigdy nie staram się robić dłuższe niż pół godziny. Ja dokładnie tak samo stosuję tą metodę, a Samotnika oglądam też od początku w sumie. Byłem strasznie zafascynowany tym, że właśnie grasz w WoWa. Tak mówię, kurde, rok gra w WoWa, co? I tak mówię, kurczę, ciekawe czy jest dobry, czy tak się ten... A to po Samotniku to nie mogłeś się wywnioskować. No, później jeszcze patrzałem, jak grałeś Taurenem, Healerem, no... Aha. A, no to też właśnie. To by po rajdach trzeba ocenić, zresztą wiele osób mi rzucało wyzwania. Pokaż tanka, pokaż jak tankujesz na rajdach. I tak dalej. Ja mi się nigdy nie chcę nic udowadniać, więc... Ale i tankowałem na rajdach, i leczyłem na rajdach. Ale jestem bardziej z tych leczących typów. No, ja to wolę tam się na odległość trzymać. W jaką to grę bym nie grał, to kurde, zawsze jestem jakimś, nie wiem, snajperem, łowcą, coś co strzela z łuku. Byle jak najdalej. Zabijemy tego. Wiesz co, ja lubię też dystans, ale ja lubię robić różne rzeczy w grze. Wiesz, mi się nudzi, jak tylko na przykład robię jedno. Nie mogłbym grać tylko hunterem. Ja muszę, dlatego wybrałem druidę. Druidem mogłem i DPS-ować, i mogłem healować, i tankować. Po prostu cud dla mnie. No i właściwie panda też dla mnie jest, znaczy monk, nie? Mnich, no. No, idealny. To już widzę, już na pewno będę grał na dwóch buildach, czyli na healerze i na tanku. Teraz tak fajnie zrobili, że można zupełnie spokojnie na tych innych buildach takich przeznaczonych do instancji levelować, nie? Znaczy można zabijać potwory, robić questy. No tak, tak, to jest właśnie fajne, bo ja mam Warriora chyba na 40 levelu w tanka zrobionego. No. I powiem ci, że nawet przyjemnie się leveluje. Nie no, super jest, a on jest w ogóle świetny, kurde, ten healer mnie leczy, czy nie? No właśnie coś tutaj chyba się obija. No, on jest z tyłu w ogóle. Zbiera piasek chyba, tak przynajmniej to wygląda. Dobra, kurde mol, to DPS-ujcie to. To ja tam zabijam, strzelać. Kurde, jak ja kocham Huntera. A co do tego, co tam wspominałeś z tym, z różnorodnością, Jezus Maria, mój język, już się łamie. Co za chest? Aj, słabiutki, to nie dla mnie. To ja wiesz co, ja lubię strasznie jedną postać odkrywać do samego końca. Na przykład w Hunterze ja dalej nie jestem aż taki, no, ludzie mówią, że jestem dobry, ja też twierdzę, że nie jestem jakiś taki słabiak. Ale powiem, że ja lubię strasznie odkrywać na przykład nowe makra, nowe jakieś kombinacje i to wszystko to jest bardzo, nie wiem, jakoś, no lubię, po prostu lubię. I jeszcze dzielić się później z tym z ludźmi, to też jest... Tak. Tu jest Tiara gdzieś, jakbyś, Tiara. Nie wiem czy... Ja już zrobiłem te questy, wiesz, że tu byłem już. Aha, dobra. Teraz trzeba oddać. Teleport out i teleport in, możesz tam, wiesz jak. Faktycznie. No teraz nawet do tego stopnia jest uproszczone. No. Już powinni zrobić, wiesz, narzędzie do przenoszenia bezpośrednio na początek instancji. Bo to jest takie trochę wrażenie, jakby się eksploitowało coś. No, w sumie. Jakiś portal albo coś takiego. W niektórych instancjach to jest takie coś. Ale sprzętu powinno mi wpaść, wiesz? A przy okazji to mi też wpadnie. Nowe buciory mam.
Ja już w sumie obkupiłem się przez te ostatnie parę dni. Nawet golda troszeczkę zebrałem, chyba mam. No, mam 224 golda. Tak sobie siedziałem. A ja mam 8. Okej, to ja już tutaj lecę przez te Burning Steps. Aha, dobra, dobra, to ja porozdaję questy. Tylko sobie popatrzę. Ja mam większość heirloomów, więc to ciężko mi znaleźć coś, co mi się może przydać. No, to też heirloomy. Tak kiedyś mówiłeś, że ja też sobie nie wyobrażam gry bez nich, bo nawet jeżeli próbuję grać bez nich, to i tak jakoś w pewnym momencie i tak po nie sięgnę, więc... No, wiesz, to jest tego typu, to ja je kocham i nienawidzę zarazem. Dokładnie, dokładnie to. No, bez nich się nie da żyć już teraz, jak już wiesz, że może ci być łatwiej, to po co się męczyć, nie? Czemu cały czas jesteśmy z tym kolesiem w grupie? No nie wiem, chyba trzeba wyjść, wiesz, leave party, jeszcze raz cię dodam do grupy. Mogę czy nie mogę, leave party? Ten czat dalej się nie ładuje, no nie mam pojęcia. Zaraz ci wyślę invite'a. Już ci chyba wysyłam. Aha, dobra, no to weź nas zakolejkuj do PvP. Okej, teraz tylko wybrać Battlegranda. Co tutaj mamy? Random Battlegranda chyba jedziemy. Random, weź sobie. Czemu nas grupy? Wiem, że bardzo ładnie idzie ten stream, natomiast... no wiem, nadal nie działa czat, niestety. No kurczę, ja też co chwilę dosłownie sprawdzam i nie ma nigdzie nic. No to nic, mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Nie mamy jakby tego jak zweryfikować. Trudno się mówi. On się tam chyba włącza co jakiś czas, nie wiem. Aha. Ty słuchaj, zakolejkowałem... Aha, to ty zakolejkowałeś do tego, do Battlegrounda. Tak. 7 minut czas oczekiwania, a to nic, sobie przejdziemy przez te questy tutaj. Kurde, ja mam problem, bo ja czasami nie mogę, wiesz, nie wiem w kogo trafiać, bo taki jestem przyzwyczajony do hordy, że wiesz, widzę elfa tego waszego, jak on się tam nazywa, Dark Elf? Night Elf. Ja ich strasznie nienawidzę, Jezu, jakie zamulaki. Chcę go walić w łeb, nie, a nie mogę. Ja to krasnoludy w sumie, ja nie mam tylko nic do krasnoludów i mam... Tak naprawdę nie lubię tylko elfów. To jest jedyne, czego nie lubię. Nie, szczerze mówiąc, to jeżeli chodzi o aliantów, to ja lubię tylko krasnoludy. No, to jest chyba też jedyna osoba. Wy powinniście dostać Blood Elfy, a my powinniśmy dostać krasnoludy. W sumie tam jest jeden nawet taki quest gdzieś u Blood Elfów. Jeżeli dobrze kiedyś pamiętam, że jest tam jakiś krasnolud, który spiskuje i mówię, kurczę. Krasnolud w hordzie. Nie wiem, czy to by pasowało. Może taki ciemny krasnolud może by pasował, nie wiem. Thorium Brotherhood. Się nazywają, nie? The Thorium Brotherhood oni są. To jest, wiesz co, to jest szczep. Oni... Mogę opowiedzieć historię tego miejsca, jeżeli chcesz, bo jeżeli dobrze pamiętam. Śmiało, a ja sobie tu poszperam po opcjach. To było taką, mniej więcej... Zacznijmy od wyglądu. Jak widzisz, ta kraina jest cała popalona, ona jest taka... Widzisz. No. Popioły same zostały. I to przez to, że bardzo dawno temu gdzieś tutaj niedaleko miało miejsce przyzwanie Ragnarosa. I to jeżeli ktoś grał w WoWa już troszeczkę długo, no, to był, pewnie... To był boss rajdowy w Molten Core, tak? Tak, dokładnie o tego chodzi. To jest pan wszystkich żywiołaków ognia. No i tutaj było miejsce niedaleko miało jego przyzwanie. Dlatego gdy on został przyzwany, to tutaj te wszystkie ziemie jak Burning Steps czy właśnie Sheringor zostało spalone. No i wraz z tym została spalona stolica tych Dark Iron Dwarfów. No i wtedy oni zaczęli szukać nowych ziem, aby się osiedlić, bo już tam Burning Steps były opanowane przez orki z klanu Czarnej Skały, jeżeli dobrze pamiętam, to są... Blackrock, tak. Blackrock, tak, z Czarnej Skały. Dobra, to ty prowadź gdzieś tutaj mnie, bo ja na oślep jadę. Lava Spidery, dobra. No. I oni zaczęli szukać sobie ziemi, którą mogliby podbić. No i właśnie takim oczywistym faktem było przejęcie właśnie tej krainy. Dlaczego? Bo tutaj po tym wybuchu stacjonowało bardzo mało wojsk Kazmodanu i... Kazmodan, tak? Dobrze mówię? Kazmodan. I tych normalnych krasnoludów, że tak powiem. Dlatego te resztki tutaj, tych posterunków zostały spalone. No i wraz z tym wszystkie te krasnoludy zostały przepędzone. I zamknęli się w Loch Modan, dlatego tam jest taka brama. Był tam nawet quest, żeby zdobyć klucz, żeby przejść sobie. Tak. No i tutaj oni się osiedlili, dlatego teraz tu są prowadzone wykopaliska, bo tutaj odkryli jeden jakiś złoże Dark Iron właśnie.
Aha, to cały czas ten Dark Iron. Mój Boże, jak grając kowalem się trzeba było namęczyć, żeby dorwać quest, który pozwalał przetapiać Dark Iron. Oj tak. To było naprawdę, to były takie oldschoolowe metody, jakby podejście do RPG-ów. To była niezła, niezła jazda. Co my tak mało tych questów mamy tutaj? Mi się tu zawsze wydawało, że tu się startowało z 20 questami. Wiesz co, ci powiem, że kiedyś się startowało z 20 questami, ale teraz to zrobili bardziej etapowo. Zabijemy sobie, nie wiem, zrobimy dwa questy i zaraz dostajemy kolejne dwa questy. Więc tak to porobili, chyba. Ale to, że kiedyś... Można było tłuc wszystko naraz, się czekam. No rzeczywiście, to tak było, także te golemy chyba 20 było zabić. No. Zgadza się. No. No ja sobie ciekawe. Chyba zmienię build na ten, na taki bardziej ofensywny, bo... Tak, tutaj to szybko sens. To idzie. Hunter to jest naprawdę bardzo dobra klasa. Co my tutaj mamy? 4 minuty już jesteśmy w kolejce, a to... No, zresztą w PvP też pogram tym... Repetence. O Jezu, muszę poustawiać te wszystkie umiejętności. Dobra, niech będzie Repetence na razie. Ja trochę nie kojarzę umiejętności ofensywnych Paladyna, bo ja nigdy nie grałem tym... Falkiem. Retribution. No, tylko do tej pory bawiłem się w tanka. No, ja levelowałem właśnie Paladyna w tym Retribution, więc coś tam kojarzę. Ale tak to z tym Paladynem różnie, ja nie mogę złapać jednego takiego, powiedzmy, na tym Paladynie jednego stylu. I też właśnie bawię się tak, tank, healer. W poprzedniej ekspansji byłem healerem właśnie, teraz jestem tankiem. Może w miejscu Pandarii DPS-a sobie zrobię. A propos Hunterów, to dosyć fajnie zrobili ten... OS-9 zabitych. Jeszcze coś musimy tutaj zrobić, tak? Z kimś chyba pogadać, ale to możemy wrócić chyba, tak? No dobra, to wróćmy. Hunter ma fajnie teraz, bo właściwie każdy pet daje inny buff rajdowy, nie? To znaczy taki grupowy. Tak. I w sumie... Tylko nie pamiętam jakie tam umiejętności, ale tak fajnie właśnie też zrobili. No jest tak, że możesz, wiesz, możesz dobrać peta, który daje 5 szansy na crita dla całej grupy, albo nie wiem, czy tam jest 5% do wszystkich statów, ale chyba też ma taką. Te wszystkie buffy, coś tam jest. No, te wszystkie buffy, które mają poszczególne klasy, można zastąpić petem. Tylko już teraz nie wiem, czy to już teraz jest wprowadzone, czy dopiero w tym, w Mists of Pandaria? Teraz, już poniekąd jest tak jakby wprowadzone. I to też daje fajną możliwość, jeżeli mamy dwóch hunterów w grupie. I na przykład dwaj hunterzy mogą dwa inne speki i wtedy też inne buffy są, bo na przykład Survival daje coś tam i Marksmanship też daje coś tam. No i jeszcze na dodatek pet, który daje, nie wiem, attack power, a drugi crit, to też jest fajne. No. Strasznie dużo tu surowców jest, powiem ci. No, to prawda. Słuchaj, ja sobie nie dostałem tutaj żadnego questa dodatkowego, chyba musimy się wybrać tam. Ruszamy po górach swoim kozłem. A ostatnio jakby kończyłem zabawę z Dead Knightem, bo chciałem ludziom pokazać, jak wyglądają te questy Dead Knighta, bo to jest jakby zupełnie odrębna linia fabularna. I przeniosłem się potem po tym do The Burning Crusade, do Outlandów. I kurczę, odkryłem, że nie mam kasy na mounta latającego. Jak a widziałem to, widziałem tam, no, live streama robili w sumie. No. To był taki, musiałem przetestować. Biegną za nami, ale... A wiesz co, tutaj jest taki rare mobek chyba gdzieś tutaj w okolicy. Jeżeli dobrze... Nie, on jest chyba pod ziemią, wiesz? Mam takiego fajnego addona, to jest jedyny chyba, który używam. Który wykrywa mi w okolicy takie rare mobki. Rzadkie te... Ta, rzadkie mobki właśnie. On się nazywa Silver Dragon, jeżeli może ktoś tam na czacie sobie życzy. Tylko, że czat dalej nie działa. No niestety. Zerknę tam. Czy tu się da coś odświeżyć? Nie da się odświeżyć, ale wiem, że ludzie są, wiesz, u nas. No widzę, że jest 620, tak? A to tego to ja nawet nie wiem, wiem, że są po prostu i tyle. No głupio trochę, bo kurde, cała przyjemność z prowadzenia live'a to jest komunikacja. No ale cóż. Ja też tutaj właśnie chciałem wyłapywać jakieś pytania, może do ciebie, może do mnie. O, jest, działa czat. Tak? Już wszyscy piszą, Jasiek 95 działa, ja działa, wszyscy się cieszą. No, to musieli znowu coś reperować. To jestem zaskoczony, że tyle osób przyszło obejrzeć World of Warcraft. To jednak nie jest Battlefield 3, ta gra nie jest tak widowiskowa. Ale jak wejdziemy sobie zaraz do PvP, bo się widzę, kolejka wydłużyła trochę, to może być całkiem zabawnie.
No, w sumie, mając snajpera, łucznika za plecami jest chyba dobre. No, no, no. Dobrym Zresztą rozwiązaniem. harterzy w tych, ja nie wiem jak teraz, jak to teraz pójdzie, ale zresztą w ogóle, kurczę. O, tu są questy. Widzę, że więcej to przerobili. Hunterzy mają w ogóle fajnie na początkowych poziomach, bo mało kto ma umiejętności spowalniające na dystans. I Hunter, kurde, zanim ktoś do niego podejdzie, potrafi wyczyścić praktycznie całą grupę przeciwników. Ja też się Hunterem bawiłem. Jest taki achievement, że 30 killing blow, czy Tak, to jest 20 killing Wrecking Balls blow. się nazywa. No, Tędy no. tutaj chyba musimy iść, tak? Aha, widzisz, nie patrzyłem, się rozgadałem. To jak zagrałem Hunterem, to od razu ten achievement zrobiłem, nie? No, bo oni są strasznie overpower. To jest No. dlatego, że Wiesz. Hunter może zwolnić i ma jeszcze umiejętność disengage, którą może się Odskoczyć, no. odskoczyć sobie. No i to można dziergać nieźle przeciwników. Ludzie mówią ci, że żebyś pomachał. Hej! Fajnie, że jesteście z nami, mimo że ten czat był zepsuty. Wiesz co? To jest tak, pamiętam, że ja właśnie grałem w tym Dead Knightem, grałem w PvP, nie? I ktoś mi mówił, że czemu ja tak oszczędzam ten. Zaraz, jak się nazywa? Dead Death grip, Grip, dead nie? grip. A akurat walczyłem z Hunterem, nie? I ja po prostu wiem, że jak ja użyję Death Grip, żeby Huntera ściągnąć, to on użyje, wiesz, Disengage i jest po prakach. I ja już w ogóle nie będę miał szansy, żeby do niego podejść. No i właśnie tutaj ja sobie wyćwiczyłem. Na Dead Knighta to już praktycznie na każdą klasę mam już swoje No, triki. no, no, to Więc to jest też tak, zależy to od jest tak. Huntera strasznie, ale to jest dobry pomysł, żeby w trakcie disengage'a złapać właśnie O, tego patrz, Huntera. pająk, pająk goni kurczaka. Widziałeś to? Ash chicken, spalony chicken jakiś. Ja pierniczek i No jaja, kurde, kurczę. dopadł go. A, uciekł. Dobra. Chciałem się zemścić, chciałem pomścić kurczaka, ale zapomniałem, że nie lubię kurczaków. Ktoś się pyta, z kim gram. Ja jestem Nexus. Nexus. Nie mieliśmy okazji, przeżyliśmy na początku, ale to nie każdy musiał być od początku. No tak. Nexus ma własny kanał na YouTube, robi dużo fantastycznych filmów z Warcrafta, także tam wszystkie linki zresztą podam gdzieś po tym livestreamie i jak będę w biuletynie informował o tym, także będziecie mogli go bez problemu znaleźć. Zresztą ten film, który teraz robimy, trafi do ciebie na kanał, prawda? No tak. No, także będziecie mogli, jak ktoś przegapi ten film, to będzie do znalezienia w archiwum streama. Ale też na kanale właśnie u Nexosa. Bo ty masz taki wyprofilowany kanał głównie pod Warcrafta, nie? Tak, czasem tylko się tam Battlefield jakiś pojawi, ale to tylko w ramach takiego odpoczęcia troszeczkę od WoWa, A, no, bo no, no. już czasem nie mogę po prostu wytrzymać w WoWie. No i tak bym nie grał w WoWa, no to dlaczego by nie nagrać czegoś, a że Close No, no, Quarters no. teraz jest, no to... Też grasz w Close Quarters? Ile razy ci złoiłem? Serio? Dokładnie. Jak się nazywa twój ten? Nexus Hunter. Byłem parę razy z tobą, przeciwko tobie. A, kurde, przegapiłem, widzisz. Próbuję jakieś tu może jakieś pytanie do ciebie złapać. Nie, to będzie trudno chyba, bo dużo osób pisze, co? Pytałem się, czy można jeszcze składać do Play Next wszystko. Chyba można, Będzie oczywiście. cały czas. To jest. Z Nexusem jest wyjątkowa sytuacja, bo ja obejrzałem twój film o World of Warcraft i on mi się bardzo spodobał. No przyznam, że tu jakby też trochę zadecydowało moja sympatia do World of Warcraft, nie? Ale to co my tutaj razem robimy, to jest trochę poza takim projektem Play Next. To nie jest to, co planowałem tak naprawdę, nie? Jako że zacząłem robić live'y, no to okazało się, że to może być bardzo fajny pomysł, żeby zapraszać te osoby do live'ów, nie? No i jakby to trochę jakby wyprzedziłem rozwiązanie Playnext, ale tak na poważnie Playnext zacznie się 1 lipca i on będzie zawsze w formie live'a. To znaczy to jest tak, że wiem, że wiele osób ma cały czas pytania i na YouTube, nawet pamiętam w zeszłym roku, nawet jak wrzucałem film z informacją, coś tutaj zebrałem ważnego, nie wiem czy ty tego potrzebujesz? Chyba nie. Ja już mam chyba wszystko. Dobra, dobra, a mi tu pozostało. Coś tu do zabicia, jakiś. Zaraz. Zaraz, dobra. Zaraz do tego wrócę. Więc odnośnie Playnext, pamiętam z zeszłego roku, że no bardzo dużo było takich sytuacji, że nawet jeżeli wydawało mi się, że mówię o wszystkim na filmie, to potem było więcej User pytań joined niż your channel. odpowiedzi. Więc będę to robił w tym roku w formie live'a, User left żeby your na channel. wszystkie pytania odpowiedzieć od razu, nie? I tak będzie Tak. zresztą 1 lipca zorganizowane.
i wskażę jasno miejsce, w którym trzeba odpowiedzi zamieszczać. Wiesz co? Bo skończyliśmy ja to właśnie. Ja tu muszę jeszcze zrobić tego questa Lung's Task. No to z kogo to jest? Wypada? No tutaj Temperate Flywheel trzeba zdobyć. To się coś podnosi, czy co? No nie wiem, ja mam chyba trzy questy. Masz trzy questy? Lung's Task, Return to... co? No, ale jeszcze tego nie skończyłem. Aha, to trzeba te golemy zabijać, wiesz? Aha, dobra. No masz 9 tylko. Ale powiem ci, że konkurencja jest niesamowita. Jak tak przeglądałem sobie te filmy wszystkie, no i powiem ci, że wiele super ludzi startuje w tym. No i, i życzę powodzenia, naprawdę. No fakt, to fakt. W odniesieniu do zeszłego roku jest dużo, dużo lepiej. Dużo lepiej. O, już mam wszystko. Więc będzie ciężko, będzie ciężko. Ale ja postaram się tak naprawdę z 10 osób gdzieś tam przyjąć do tego projektu, który mam. A w tą stronę jedziemy. Stop. Więc, no to jest, robię co mogę, bo to naprawdę trudno tak zorganizować. Zresztą Playnext kosztowało mnie mnóstwo nerwów, bo każdy ze startujących uważa, że jest świetny, nie? I ja w rezultacie jestem w stanie, byłem w stanie pokazać dobrze 5 osób, a pozostałe 500 było wściekłych, nie? Że to nie... Cały czas mi się dostawało, obrywało mi się po uszach. A jeszcze było mnóstwo jest takich osób, które uważają, że ja, wiesz, próbuję coś dla siebie ugrać na podstawie tego... No to też, to już ludzie są naprawdę. No z tym się nic nie zrobi, no ale w tym roku jest... No mów, mów. Jeszcze, sorry, że ci wszedłem słowo, tak, bo... Jest taka dziwna zasada na YouTubie, że jak się komuś pomaga, wiesz, to się samemu na tym strasznie korzysta, nie? Ja nie wiem, z czego to wynika, to jest oczywiście bardzo miłe, nie? I bardzo dobrze, że tak się dzieje, nie? Ale cały czas, wiesz, pojawiają się zarzuty, że ja pomagam po to, żeby ten efekt pozytywny dla siebie uzyskać, nie? A ja nawet o nim nie wiedziałem, dopóki nie zacząłem tego robić. Wiadomo, że właśnie wokół takiej akcji jak Playnext, gdzie można się jakoś tutaj, nie wiem, pokazać, to wiadomo, że dużo ludzi się pojawia na takich, nie wiem, czy to konkursy można nazwać, czy jak. No. I to skupia duże zainteresowanie ludzi, to jest też wiadomo. No i znajdą się ci, którzy oczywiście sobie pomyślą coś tam za dużo. O, wiesz co tu mi wykryło? O, patrz, chodź, jest elita, wykryło mi ją. A taki, a widzisz? Ja bym nawet się nie skapnął, że tu jest jakaś... super sprawa. Dużo expo idzie. Ty czekaj, bo wiesz co, wyłapałem jakieś pytanie do mnie, czy ja gram tylko Hunterem, czy gram jakimiś innymi klasami. Głównie skupiam się na Hunterze i teraz zaczynam serię, w której robię rajdy tankiem paladynem na 85 levelu. O, proszę. A słuchaj, bo to już żeśmy się umówili wcześniej, że będziemy się bawili razem w Mist of Pandaria, nie? No to tak. To na jaką klasę się będziesz decydował? Wiesz co, ci powiem, że... Bardzo kusi mnie Hunter, ale mówię, że kurde, Huntera sobie już zostawię. Dlatego myślę nad jakimś Warriorem, coś co wali z bliska. Tak jakoś. Aha, może Monk, może. Maga? No nie wiem, jakoś tak. Ja nigdy nie gustowałem w takich magach, nie wiem dlaczego. Oni mi się kojarzą z takimi gościami, którzy biegają w sukieneczkach i wiadomo.